żartem, teraz zrobimy zawody, troszeczkę pół żartem, pół serio z papieru toaletowego. Dziewczyny mają tyle samo rolek, zgadza się? Ile macie rolek? Raz, policzcie. 3, 4, 5, 22. Proszę położyć wszystkie rolki tak jak Matysia ma Lila. I na 3-4 start, która z was zrobi, może nie na czas, ale najwyższą wieżę. Dobra? Ustalmy, że spód, czyli fundamenty muszą mieć minimum 2, nie? Żeby tak żebyście 3 albo 2, ale nie jeden, że nie może być na samym dole od jednego. Tylko musi być 2 i dopiero możesz 4, tylko wtedy możesz nie zrobić tak wysokiej, ale wieża też ma się utrzymać. Wieża ma się nie przewrócić. Zgadza się? Tak. I kto zrobi najwyższą? Dobrze, i zaraz wam powiem czas gotowi. Za chwileczkę. Jeszcze dostawę papieru, proszę rozpakować. 3 dla ciebie, 3 dla Lili. Teraz nam papieru nie zabraknie. Dziewczyny, dołożyłyście jeszcze papieru? No dobra, pamiętajcie, że to nie jest aż tak na czas. 3, 4, start! Nie jest na czas, dziewczynce. Mati, żeby się nie przewróciła. No, wykombinuj, Lila. Czy twardy? Tak, sprawdź, czy fundamenty będą twarde. U Matysi już jest krzywa wieża w pizie teraz. Jak spadnie, czy jeszcze można jeszcze raz? Możesz próbować jeszcze raz. A nie. To są tak same, ten jest trochę wyższy. No, u Matysi nie widać aż. O, tu już jakaś wieża powstaje, a tam widzę... O, Lila, kombinuje, żeby było... Dobrze się trzymało. Też kombinuje. Perfekto. Teraz będziesz się trzymać. Tylko, żeby nie. Czy to już jest wysoka? No nie wiem. Tak, będzie to. Skończyłaś, Matysia? Jesteś pewna, że nic już nie weźmiesz na górę? Spróbuję. Fiknie? A wstań, Matysia, pokaż, jak bardzo jest wysoka w skali do twojego wzrostu. Do moich rajon. Nieźle. A, Lila, co, przewracać się, czy co? No. Nie jest tak łatwo? Zobacz, Mati stoi. Dawaj, dawaj, Lila. I wiatry też. Czekamy na Lilę teraz, na jej wieżę. O, wiatry chyba nie. A, wiem, co chciałam powiedzieć, że ta wieża ma utrzymać się, jak będą angielskie wiatry. Żartowałam, Matysiu, żartowałam. A Matysia chciała wybrać. Zrobimy taki challenge? Żadna by się nie utrzymała na angielskich wiatrach, dlatego. Może. O, Lila, nieźle. Ale nie, która się utrzyma najdłużej na angielskich wiatrach? Mati, uważaj, ale u ciebie Lila się robi jak jęga, zaczyna się już chwiać. Jak w jedną stronę się chwieje, to trzeba przesunąć wieżę trochę w drugą stronę. O, przewraca się. Ale jak to się dzieje? Jak będę się taka duża? Umocniła może, nie wiem. Ja tutaj zrobiłam takie wieże, że umocniłam z dwóch stron, z każdych stron. I jak ci się przechyla w jedną stronę, to wtedy kładziesz odrobinę w drugą jakby, nie? Musisz przeciwwagę zrobić. Nie wiem. Ale jest nieźle. Chyba muszę stwierdzić, że tę konkurencję kto wygrał? Matysia! Ja się nie skończyłam! No ale wiesz, nie może to za długo trwać. Nie! Mam dla was drugie. Lila, mam dla was drugie zadanie. Mama, czy ja wygrywam papier toaletowy? Tak. Ale. Zrób mi zdjęcie. No, jest lepiej, jest lepiej. Moja jest rakietą toaletowaną. Toaletowaną? O, kurczę, Mati, rośnie ci konkurencja. O. Nie, ja jeszcze mam wyżej. Odsuń się od niej, bo robisz jej wiatr. Stoi? Jeszcze dwie, muszę się wytrzymać, tak samo. Ludku, puść rączkami i będzie się trzymać. A nie, nie będzie. Trzyma się! Jest Lila, jeszcze jeden postaw, a nie tańcujesz. Moja jest o jeden wyższa. Udało się? Moja i tak wygląda. Jeden, bo twoja jest wyższa chyba o jeden. Tak, o jeden chyba. 6, 8, 9, a u ciebie jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, masz wyższą.
Pomalutku Lila, no bardziej w twoją stronę, nie kładź równo, w twoją stronę ostatnio. Ale ja i tak dałam. O, dokładnie, dokładnie, tak Lila. Dobra, mama, strasz. Mama, o dwie wyższe. O dwie wyższe, mano. Dobra, zabierz Lila. I spróbuj na górę jeszcze. Macie równe, dziewczyny. Nie, Lila ma wyższe. No. Teraz masz Lila, stąd te trzy możesz wziąć. Wow, Mati. Moja jeszcze da radę. Zobaczmy, jak wysoko. Dobra, teraz... Brawo, dziewczyny, brawo. Te są duże, białe. Tak? Są większe niż te normalne. Ale duże są też dobre, Lila, mówię ci. No, są dobre, ale... O, dobrze, Mati, właśnie. Trzeba robić przeciwwagę. Jak w jedno... Lila, nie róbcie wiatru też tak naokoło, wiesz? Oj, tacie się chyba uda zrobić wieżę. A, tata ma trochę źle, bo tam nie wejdzie mu rolka jedna. Została przestrzeń. O, na 3-4. W którą stronę poleci? Tą. No próbuj, próbuj. Poleciała! Teraz Lila ma wieżę ochronną przeciwko Matysi. Chowaj się, a ona będzie trafiała. Dalej Matysia się trochę odsuń. Aż od tego planu. No dawaj Matysia. Zobaczymy, czy uda ci się rozwalić wieżę. Może jesteś za blisko. Ło, od razu! Co to? Chowaj się Lila! Przykucaj się! Dotknęłam ją! Wow Lila, to jest twój domek? Ale masz tam fajnie. A lampeczka ci działa? Tak. No to rewelacja. Jest tam książka, tu jest poduszka. Tu jest a wejdź do środka, tam. Chcecie zobaczyć w środku. I tak leżakujesz? No. I mogę tu czytać. I czytasz książki tam? Nie za ciemno masz? Mam tu książkę, gram grę, mogę się napić wody. Mam wow. Mam tu jedną lampkę. I mam... Ekstra. Przydałyby ci się jakieś chrupki albo paluszki. Tak! Hejka, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja się właśnie ogarniam przy toaletce. Tak mi wysychają usta, nie wiem co jest grane. Wczoraj w ogóle męczyła mnie trochę alergia, ale dziś już jest lepiej. Powiem wam co wykombinowałam. Skończył mi się gliskór, czyli taka odżywka, wiecie, bez spłukiwania. Otworzyłam opakowanie i zrobiłam tak. Mam tu jakiś taki Pantene Expert przeciw starzeniu, taką niby oliwkę, ale powiem wam, że ona mi się tak super nie sprawdzała za bardzo. Tak jakby miała w sobie alkohol i mimo wszystko te włosy się wysuszały. I, ale zrobiłam taką mieszankę. Odżywkę normalną, wodę, trochę tej, co takiej za bardzo nie lubię i zaraz wam pokażę. I jeszcze mam tu taką po prostu olejek arganowy. Wszystko wlałam z wodą do tego spryskiwacza i spryskałam przed rozczesywaniem włosy i powiem wam, że lepiej mi się rozczesały, więc sobie powiedzmy stworzyłam sama odżywkę. Następnym razem dodam więcej takiej normalnej odżywki. Możliwe, że po prostu jej dodam do tego, co już tutaj stworzyłam. I tak oto dałam sobie radę, widzicie, bez kupowania kolejnej takiej odżywki. Dobra, a teraz się ogarniam, mam dzisiaj ochotę nie tak zwyczajnie, wiecie, pomalować tylko rzęsy i podkład, mam ochotę użyć jakiegoś cienia. Także dzisiaj mój makijaż będzie odrobinę lepszy niż tak, wiecie, lepszy, może po prostu troszeczkę ładniejszy niż zwykle. Przyszedł też do mnie niedawno choker, bo ja sobie zamawiałam parę, dwa bodajże chokery i pokażę wam jak wygląda. To jest takie niebieskie serduszko na czarnym paseczku. Może będzie jakieś zbliżenie. Ja się schowam, to złapię może ostrość. O tak. Także powiem wam, że jest całkiem, całkiem fajne. Może nawet założę, zobaczę. I wcześniej jeszcze, nie wiem czy wam pokazywałam. Nie widzę tu. Może z tej strony. O, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tak, tutaj go mam. Już. Przepraszam, że tak motam, że tak powiem, ale tak to wygląda. I tak, wcześniej przyszedł mi taki ala skórzany, z takim, widzicie, trójkątem, ale zobaczcie, co się z nim dzieje. On był zapakowany i już się nie da go tak fajnie rozprostować. Staram się go ścisło dosyć, wiecie, zapinać i liczę na to, że w końcu się rozprostuje. Wkładałam go też do książki, no ale jest trochę jest to lipne.
Chociaż on nawet dzisiaj by mi bardziej pasował. No zobaczę, może któryś założę. No dobra, zabieram się za ogarnianie, suszenie włosów i odezwę się do Was później. Ja już ogarnięta, ale prześwietlenie, zaraz się może wyrówna, poczekajcie, sprawdzę, nie, no nie mam ustawionego jakoś, wiecie, rozjaśnionego. Dobra, przychodzę do kuchni, powiem Wam, że już jest godzina 10:40, a ja jestem taka głodna, że po prostu szok. Stwierdziłam, że zrobię sobie, mam tutaj, jak to się mówi, kiełki fasoli, dobra, już wiem, kiełki fasoli, mam tutaj liście buraka. Mam też łososia, pomidorek, rzeżuchę i nie wiem co jeszcze dodam, możliwe, że kawałek ogórka, bo tak to widzę. Możliwe, że dodam troszeczkę oliwy z oliwek, może balsamika trochę, no zobaczę, wiecie, będę trochę improwizowała, chcę sobie zrobić taką fajną sałatkę, taką wiecie, dużo witamin, trochę rybki i myślę, że mi to starczy aż spokojnie do obiadu, bo to będzie dosyć, wiecie, duża micha sałatki, objętościowo będzie bardzo dużo, więc w sumie powinnam się najeść. Na pewno dzisiaj w planach jest spacer, u nas jeszcze kilka dni ładnej pogody, potem widziałam, że będą deszcze i ochłodzenie, ale deszcze są, słuchajcie, też potrzebne i też jak będzie chłodniej, to nie będzie tak pyliło. Ja czekam też trochę na to, żeby przestało tak pylić. Fajnie jest dla mnie, jak tak wiecie, kilka dni jest gorąco, później w tym okresie właśnie kwiecień, maj, jak troszeczkę spadnie deszczu, bo wtedy jednak mniej pyli. Ja nie mam tak jak na przykład wczoraj. Dzisiaj też już trochę czuję, wiecie, tak na oczach, że po prostu te pyłki krążą w powietrzu, bo jest suche powietrze i wtedy bardziej mi to dokucza, katar, oczy takie, wiecie, załzawione. No ale dobra, nie rozgaduję się, zaczynam się brać za sałatkę. Nigdy nie mam gdzie Was tutaj postawić, żeby było fajnie widać. Zacznę od umycia. Trzeba umyć kiełki, a takie kiełki w ogóle, wiecie co, są fajne sałatki z takimi kiełkami i z serem żółtym tartym. Właściwie daje się tylko kiełki, ser żółty tarty, nie pamiętam co już więcej, musiałabym sprawdzić w przepisach. I wtedy naprawdę to jest też bardzo fajna, prosta sałatka. Jak ktoś lubi ser żółty jak ja, to powinna mu smakować. Dobra, muszę Was gdzieś jednak tutaj przestawić, bo nie widać za bardzo. Troszkę buraka, nie za dużo, dla koloru. Ogórek. Teraz skroję tu rzeżuchę, dodam właśnie na wierzch łososia, pomidorek, wyciągnęłam jeszcze ogórek i pokażę Wam później jak to wygląda. Mamy już kiełki z rzodkiewki, ogórek pokrojony, niecałe pół pomidorka, dosłownie kawałek ogórka, wiecie, tak na oko. Kiełki z rzodkiewki i buraka, liście. I przygotowuję dressing, będzie balsamik, oliwa z oliwek o smaku chyba czosnkowym, jak się nie mylę. Będzie odrobina miodu i jeszcze dodam zioła prowansalskie, może trochę pieprzu. Spróbuję jak to będzie smakowało. Myślę, że balsamik doda mi takiej kwasowości, jak nie to dodam troszkę cytryny. I polewam. Dressing bardzo, bardzo fajnie smakuje. Jest trochę kwaśny i trochę słodki. W ogóle nie dodawałam cytryny. I sałatka jest już skończona. Jeśli lubicie na przykład ziarna sezamu, to też tutaj bardzo fajnie by pasowały, żeby posypać. Ostatnio jak jechałam do sklepu, to pytałam się dziewczynek, czy mają jakieś szczególne preferencje, czy mają jakieś szczególne prośby do nas a propos zakupów różnych i czy chciałyby, żeby im coś tam fajnego kupić do jedzenia. Mówię tu o produktach oczywiście spożywczych. I Matysia powiedziała, że bardzo dawno nie jadła lodów i strasznie chciałaby zjeść jakieś lody, więc kupiliśmy lody, udało się, są kupione lody w zamrażarce. Myślę, że dzisiaj się dziewczynki posilą nimi. Ale powiem Wam teraz, co wymyśliła Lila. Lila stwierdziła, że ona chciałaby, bo nigdy nie jadła truskawki, żebym kupiła i czekoladę, którą rozpuszczę i ona będzie sobie w tej ciepłej czekoladzie maczała truskawki. No i stwierdziłam, że to w sumie niezły jest pomysł. I co?
kupiłam truskawki i czekoladę, gorzką czekoladę. Także dzisiaj po południu planuję zrobić takie truskawki. Czekoladę rozpuszczę albo na parze, albo w mikrofali. Jak się nie chce rozpuścić taka czekolada, albo chcecie ją rozpuścić w mikrofali, to polecam Wam, ja tak robię. Dodaję albo troszkę masełka do środka, albo troszkę mleka, najczęściej mleka wlewam, wrzucam do mikrofali i mieszam co jakieś tam 10-15 sekund i za chwilę jest bardzo fajna rozpuszczona czekolada, nie trzeba tu jakiejś, wiecie, większej filozofii do przyrządzenia jej. Można też zrobić na parze, czyli pod spodem gorąca woda, ogrzewa Wam naczynko na górze garnka, które mieszacie, możecie tak samo dodać jakiegoś mleka albo odrobinę masełka, żeby to fajniej się rozpuściło. Także taki dzisiaj jest plan. Idziemy też oczywiście na spacer. Obejrzę jeden odcinek Domu z Papieru, dziewczyny się tam ogarniają, coś tam swojego jeszcze robią i ruszamy na spacer. Hejach! My już na dworeczku. Tu chodźcie sobie, staniemy. Jesteśmy w takim miejscu, że trochę ludzi się kręci, stąd musiałyśmy się przenieść, zanim się do Was odezwaliśmy. Nie? Chodź tu, Lilusia. Bo jesteśmy na parkingu niedaleko, właściwie to zobaczcie, tam jest sklepy. Trochę ludzi się kręci, a my tu stanęłyśmy na takim, tu jest taka myjnia samochodowa, gdzie teraz ona nie pracuje i my sobie właśnie tutaj stoimy. Co chciałam powiedzieć, idziemy do lasu, do takiego lasku niedaleko naszego domu. Liczymy na to, że spotkamy, dokładnie, liczymy na to, że co spotkamy? Kogo? Wiewiórki. I co wzięliśmy? Mamy orzechy. Wzięliśmy orzechy. Mamy orzechy i liczymy na to, że uda nam się spotkać wiewióreczki. No, bo ostatni raz ja znalazłam wiewiórkę. No. I dziewczyny się nakręciły, że chcą pokarmić. Czekamy jeszcze na tatę. Chodź, Lusia, bliżej. Czekamy jeszcze na tatusia. Poszedł do sklepu na chwilę. My oczywiście się nie pchaliśmy wszyscy. Zresztą z dziećmi to raczej, powiem Wam szczerze, że widzę, że prawie nikt z dziećmi, jeśli chodzi o sklepy, nie chodzi. To jest rzadkość, kiedy mama musi na przykład pójść z dzieckiem, bo na przykład mąż pracuje i coś tam potrzebuje, ale mówię Wam raczej, bym powiedziała, że sięga to zero. Bliskie zero jest to po prostu. A o, dziewczyny tu sobie skaczą, szła pani, ja tak sobie akurat trochę skakałam, mówię, a skaczcie sobie, jak teraz zamknięte szkoły czy klasy, coś takiego, nie? Czerpcie przyjemność z tego. I zacznijcie klasy Tak. I zacznijcie tak jakby otwórzcie klasę tańca. Dobra, idzie tatuś, Lila bliżej do mnie, chodź. I idziemy do lasu. Przy tym drzewie i tam mogą być wiewiórki, jak się wejdzie w te krzaczki, wiecie? Ale pięknie śpiewają ptaszeczki. I białe. Tak jak w Polsce konwalie wyglądają, bo podobne mają, wiesz, liście, ale zupełnie inne kwiatki. Muszę to z bliska pokazać. No wiem, a te nie pachną. Ojej, uwielbiam. No. Kaczki tak najedzone, myśleliśmy, że my im tu radochę sprawimy. Jedzenie ma one. Co? Najedzone. Tam niesie, zobacz, kawałek chleba. Aha, taka ale malutka. Nie wiem, nie niesie. Ale wiecie co, ta woda jest naprawdę mega płytka. One po niej prawie nie pływają, tylko chodzą. O, zaż tu przyszły. Tam mają chłodną wodę, myślę. Aha. Jest.
Jejku, źle znowu ustawiłam. Ostatnio zauważyłam, że jak nagrywam do Was ze statywu, to jest dużo, wiecie, lepiej się później to montuje i jest lepszej jakości. Ale co Wam chciałam powiedzieć, że danie, które Wam dzisiaj pokazywałam, wyszło pyszne. Jestem w szoku, ale ono wyszło takie pyszne. Jedyne, czego mi brakowało, to świeżej kolendry. W trakcie montowania postaram się Wam napisać ten przepis, bo szkoda by było się nie podzielić z Wami nim, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny przepis, taki trochę inny. Wiecie, jak macie dość takiej normalnej kuchni, normalnego jedzenia i chcecie coś innego, może nawet takiego trochę bardziej restauracyjnego, no to serdecznie Wam polecam i dla wielbicieli oczywiście. Czego wielbicieli? Krewetek, dokładnie. A ja co? A ja się teraz zbieram. Zbieram się i idę. Mam odstawioną wodę i muszę posprzątać urybek. Także już sobie tutaj, o, zaraz Wam pokażę, jak szybciutko na ołóweczek zrobiłam fryz. Tylko że odwrotnie ołówek trzymałam. Trzeba go tak trzymać. Pokazywałam Wam też to na TikToku. To jest bardzo proste i zainspirowało mnie. Dom z papieru mnie zainspirował. No, teraz wiecie, jak chcę Wam pokazać, to oczywiście mi to tak nie wychodzi. No, ale generalnie te włosy mi się tak nie odginają, jak w ten sposób je, wiecie, zwiążę. No i teraz co? Idę ogarniać urybek i cieszę się, bo powiem Wam, że rybki już mają trochę bałaganu i chciałabym, żeby one też się lepiej poczuły, będzie im się lepiej oddychało w czystej wodzie. Jeszcze jedno. Moi drodzy, mam do Was pytanie. Zastanawiałam się parę dni temu, czy Wy wiecie, jakie najczęściej pytanie jest zadawane nam w komentarzach od początku kanału, na jaki po prostu tworzymy. Chcę Wam powiedzieć, że jest takie jedno pytanie, które powtarza się pod każdym dosłownie vlogiem. Raz, dwa razy, no może czasami pod co drugim, ale jednak jest to pytanie non-stop i na Instagramie i wszędzie. Pod vlogami oczywiście najbardziej. Zajrzyjcie jak chcecie, ale to jest takie pytanie do Was, to jest taki po prostu challenge, wyzwanie, żebyście spróbowali odpowiedzieć mi w komentarzu, jakie pytanie najczęściej widzowie nam zadają i ten, komu się uda odgadnąć, to kilka osób pozdrowię w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że zainspiruje Was i zastanowicie się, jakie pytanie możecie mi najczęściej zadawać. Ja już czasami na nie nie odpowiadam, bo wiecie, jak odpowiadam milion razy. Przesadzam oczywiście, nie milion, no ale wiecie, mnóstwo razy to mi się nie chce po prostu pisać kolejny raz, ale i tak uważam, że to jest zabawne, bo to pytanie notorycznie się powtarza. Także teraz pytanie do Was, zgadnijcie, jakie pytanie najczęściej jest zadawane nam pod filmami.